Cześć, ja jestem Sarczał to przed wami kolejny materiał wideo z gry Far Cry 6 rozpoczynamy w obozie w LST, ale opuszczamy teraz to miejsce. Chciałem tylko tutaj się przenieść po to, żeby mieć bliżej do kolejnej wyprawy po skarb. Tak się składa, że to tutaj była partyzantka, zostawiła zapasy dla La Moral, zanim opuściła Jarę. zaprowadzicie do nich jej najlepszy przyjaciel. No dobrze, zobaczymy, bo. Zapowiada się interesująco. Jedna wyprawa po skarb jeszcze jest tutaj, ale nią zajmiemy się w innym odcinku. Na razie ruszajmy tędy, zakładając oczywiście, że to jest właściwa ścieżka. Raczej powinienem wejść pod górę i tutaj udać się w tę stronę. Jak to tu wygląda? Powinniśmy mieć jakąś notatkę po drodze. No i faktycznie tak jest w istocie. Zobaczmy zatem. Sergio, przykro mi, nie mogę zostać na górze z legendami. Mam obowiązki rodzinne, więc jeśli oni ruszają, to ja też. Zebrałam tyle zapasów dla La Moral, ile się dało, żeby je znaleźć, musisz tylko nakarmić Danilo i podążać za nim. Mówiłam ci, że ten pelikan się przyda. Opiekuj się moim Danilo i powodzenia. Yadira. I hope you made it, Yadira. Let's see where your Danilo leads me. No jak tutaj podchodziłem, to zauważyłem, że mamy tutaj jakieś zwierzę i to faktycznie pelikan. Czas nakarmić pelikana, iść za nim. Zawsze warto spróbować czegoś nowego, żeby nadążyć za Danilo. Muszę mieć kombinezon do szybowania. O kurcze! Naprawdę będziemy za nim lecieć? To dopiero ciekawe. Oby się to udało. Pewnie to nie będzie takie proste. No ale spróbujmy. Coño, your mouth is huge. Ja nie wierzę. No to lećmy. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś znacząco zmieniał poziomu swojego lotu, bo ja tylko mogę tak swobodnie opadać, nie jestem w stanie się unieść wyżej. Więc na razie ani myślę obniżać ten poziom lotu. Po prostu będziemy obserwować Pelikana z jak najwyższego punktu i trzeba mieć nadzieję, że to wystarczy. No ale takiej wyprawy po skarb to jeszcze nie mieliśmy. Trzeba przyznać, że przynajmniej nam coś tutaj dali twórcy nowego. Tylko jak mam za nim podążać? A tutaj chyba wyląduje co? Na no, to wygląda. Na tym dachu? Ej, ej! Zatrzymaj się, może? Spoko. A patrzcie, mamy kłada, czyli to jeszcze nie koniec. Hungry, aren't you? See, see. Who's the real Geria? You are. No, nie bierze. I co? Gdzie gdzie polecisz oczywiście? W tamtą stronę. Dobra, widzę, że na minimapie też mogę zobaczyć, gdzie go mamy. Więc trzymajmy się tej ścieżki jak na razie. Chyba głównie patrząc na minimapę powinienem za tym pelikanem podążać, bo inaczej będzie ciężko. No, ale teraz przyspieszył znacząco, więc lepiej nie zwalniajmy, bo. Możemy się za bardzo oddalić. Kurde, no kto by się spodziewał, że tak to tutaj wyjdzie? Oby się trzymał tych ścieżek, które są na minimapie widoczne. To nie powinno być wielkiego problemu. Aczkolwiek, no musimy uważać, żeby się nie przewrócić. Bo wtedy już może być za mało czasu. Najgorsze jest to, że wystarczy się oddalić zaledwie na kilkadziesiąt metrów i. I już mam informację, że jestem za daleko od celu. Nawet mimo faktu, że widzę jeszcze tego pelikana. Dobra, czy to tu? Chyba tak. Powiem wam, że nie zbieram tych surowców, bo boję się, że pelikan nam odleci. Hu! Hu! Iu. Okej, okay, i co teraz? Cały czas trzymamy się ścieżki. A nie, tu musimy lecieć. No to jazda, bo znowu kurczę się oddali za bardzo. I będzie o wiele za późno, żeby kontynuować tę pogoń. No nie no, serio, tego się nie spodziewałem, że tak to się będzie tutaj prezentować. Ale to fajnie, że twórcy wpadają ciągle na jakieś nowe. Pomysły, nawet jeśli to wiadomo, tylko jest prosta pogoń za jednym punktem na mapie, ale opowiedziane w ciekawy sposób. No, ale za chwilę będę musiał lądować, i to mi się nie podoba. Na szczęście, pelikan też ląduje. Oho, teraz kurczę chyba na wodzie. Będziemy kontynuować z tego, co widzę. Przygotujmy się. To jest jedyny środek transportu w okolicy, więc ja od razu się ustawię, żeby nie tracić czasu. Jazda, jazda, jazda. Bo już kurczę, może mi odlecieć błyskawicznie. Trzeba przyznać, że od miejsca startu to ten skarb jest całkiem daleko ukryty kurczę. Trzymamy się zatem ogona i to dosłownie, można powiedzieć. Czyli któraś z tych wysepek będzie mnie pewnie interesować. Chyba, że nastąpi nagły zwrot w inną stronę. A i troszeczkę musiałem zwolnić, i niepotrzebnie, chyba. O, kurczę. Tutaj się zatrzymujemy. No to wygląda. Dobra, 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 spokojnie. No, ale jeśli będę musiał dalej. A dobra, jest chyba skrzynka. Jeszcze raz nakarmić? You just you are talking to a bird. Super, grunt, że mamy kluczyk i skrzynkę otworzymy, jak rozumiem. Ukończono wyprawę po skarb i kurczę chyba nawet kojarzy to miejsce. Wydaje mi się, że byliśmy tutaj swego czasu, prawda? I wtedy się zastanawiałem, co zrobić z tą skrzynką. Teraz mamy chyba odpowiedź. Mamy wisiorek trogon. Oczywiście Pelikana możemy dalej karmić. Ale to już raczej nam nic nie da. Bo jak na swojej drodze spotykamy takie pelikany, to to samo można robić. Sergio, jeśli to znalazłeś, to znalazłeś też zapasy. Dopilnuj, żeby trafiły we właściwe ręce i od czasu do czasu zaglądaj do Danilo. Będę myślała o Tobie i Danilo, choć może nie w tej kolejności. Jadira. Czyli co? Tak, to jest właśnie to miejsce, o którym myślałem. Czyli trzeba było po prostu trochę poczekać, żeby się wyjaśniło, o co właściwie chodzi z tą konkretną skrzynką. Dobra, to sprawdzimy sobie broń, którą tutaj zdobyłem. ARC. Oczywiście wypadałoby ją najpierw jeszcze zmodyfikować, ale to przy stole warsztatowym dopiero. Ale też statystyki nie są na tyle imponujące, żeby było to warte świeczki. Tak podejrzewam. Malowanie, ewentualnie sobie inne sprawdzimy. Tutaj te inne do odblokowania. A dobra, w sumie to odblokujmy wszystkie malowania. I dajmy sobie coś takiego. Na razie wystarczy wyciągnąć jeszcze tylko tę broń. A właśnie, bo mam standardowe naboje, ale przecież od któregoś pacza jest możliwe, żeby tutaj sobie odblokowywać. No, mamy pociski przeciwpancerne. Oczywiście najważniejsze to wcześniej do konkretnego typu broni, w tym przypadku do karabinu, trzeba sobie odblokować dany rodzaj amunicji. A ponieważ już to zrobiłem, przynajmniej jeśli chodzi o pociski przeciwpancerne, no to tutaj rzeczywiście to mamy. Biorąc pod uwagę, że tutaj mamy jakiegoś przeciwnika, no to załatwimy go, wypróbowując przy okazji tę broń. To jest tylko formalność. Sniper. A jeszcze będzie okazja, żeby postrzelać prędzej czy później, chociaż z tej strony mamy kolejnych. I to by było na tyle, chyba już nikt tego nie przeżył. No dobra, to ja w takim razie będę teraz stąd spadać, chociaż jak tak mi się podświetliło to zadanie przewaga związane ze zdobywaniem broni od chłana, to może teraz właśnie sobie taką broń wykupimy. Tylko być może przydałoby się bezpośrednio udać właśnie do niego. Danny, go mess around with the workbench. I promise I won't tell anyone. No witam cię. Zastanawiałem się, jak gra rozwiąże to, że mamy z chłanem spotkać się gdzie indziej w ramach wątku fabularnego, ale rozumiem, że to spotkanie tutaj jest niezależne całkowicie. Czyli co? Ostatnia broń przed nami La sorpresa. Dzięki temu zmodyfikowanemu jednostrzałowemu karabinowi wyborowemu wejdziesz z hukiem i wysadzisz cele. Oto patrzcie. Pociski wybuchowe w takim razie, no spoko. Kupujemy. No i co, zadanie powinno być zaliczone, chyba. Dokładnie tak. No to tylko taka drobnostka. Którą przechodziliśmy praktycznie przez całą grę No bo jakby nie patrzeć trzeba było Kolejne działka przeciwlotnicze Niszczyć Nawet nie było to konieczne żeby je niszczyć Ale zawsze obok takiego działka Znajdował się zubożony uran A to był właśnie surowiec potrzebny Do odblokowania Tej broni typu Zrób to sam, no a także do Supremo oczywiście Skoro już jesteśmy przy stole warsztatowym no to sprawdźmy sobie tutaj. A, jeszcze pewnie muszę się wyposażyć w tę broń najpierw. Więc tak też zróbmy. Skoro tutaj już jeden karabin, to dajmy pod jedyneczkę. A, albo dobra. Tu jest karabin wyborowy, więc zamiast tego sobie to dodamy. I teraz sprawdzimy, właśnie, modyfikacje. Najpierw jeszcze broń główna numer 3. Żeby tutaj to ulepszyć, bo tak, mamy miejsce na muszkę, ale to ewentualnie mógłbym zainstalować na przykład tłumik albo kompensator. To zmniejsza odrzut broni we wszystkich kierunkach. Tutaj hałas broni. Tak naprawdę też wszystko możemy sobie wykupić. Mam tych surowców już na tyle dużo, ale postawię jednak na kompensator, prawda? Tutaj hałas broni. Tak, niech będzie... Tylko ten zmniejszony odrzut. Tutaj celownik do tego wszystkiego. Wiadomo, że te celowniki to do każdego typu broni oddzielnie. I prawda jest taka, że to, co już sobie odblokowałem, to najbardziej mi tutaj odpowiada. Więc niech będzie to. Aha, bo tutaj jest praktycznie to samo, tylko troszkę inaczej wyglądające. Te mocowania z odzysku też są potrzebne. Myślę, że sobie zostawię właśnie to tutaj, ten celownik krótkiego zasięgu i sprawdzamy dalej. A, jeszcze ten dodatkowy celownik też jest możliwy. To nie wiem, czy damy też na przykład coś takiego, bo tutaj zamontowany z boku, ale niech będzie ten oznaczony czterema gwiazdkami, tak naprawdę. No i celownik laserowy. Dziwi mnie, że zawsze te celowniki typu "zrób to sam", które gorzej wyglądają, mają odrobinę lepsze statystyki, ale żeby ładnie pasowało, to daję sobie taki celownik, czy tam raczej, no laserowy celownik po prostu. I tutaj zwiększenie obrażeń przy strzałach mierzonych. Myślę, że będzie OK, bo jeśli korzystamy z karabinu, to raczej właśnie. Strzały mierzone oddajemy i teraz jeszcze broń główna, numer 2, chyba. O, no właśnie, tutaj mamy te kolejne modyfikacje dostępne, a także wygląd broni też mogę od razu sobie wykupić. Tak to wygląda na kolejnych poziomach, ale na razie ten standardowy niech będzie. No i tutaj ulepszamy. Krótki ląd do tego. Pocisk kasetowy wystrzeliwuje chmurę śrutu zamiast jednego pocisku, a każda śrucina jest przylepnym materiałem wybuchowym. Oj, może to prezentować się nieźle. Tutaj zegarowy ładunek albo ładunek zbliżeniowy. Pocisk przykleja ładunek wybuchowy z zapalnikiem zbliżeniowym, a nie czasowym. Kurde, to może być ciekawe połączenie nie wiem, jakiegoś granatnika z karabinem wyborowym. Jeśli to będą takie właśnie wybuchy? Bo na to wygląda, szczerze mówiąc. Wyciągnijmy teraz kurczę te pukawki, o ile oczywiście w tym miejscu mogę. Chyba zawsze musiałem się trochę bardziej oddalić od tego miejsca. I teraz tak. To jest właśnie ta broń, ależ kurczę to wygląda. No nie mam pytań. Trzeba będzie przetestować koniecznie. A tutaj już po ulepszeniach. Mamy ten dodatkowy celownik. A, to właściwie na jedno wychodzi, prawda? Gdybym miał tutaj inny typ, to może troszeczkę bardziej przybliża albo nie daje żadnej różnicy. A cóż, na razie zostawmy tak, jak jest w tym momencie, i za chwileczkę przeniesiemy się w jakieś inne miejsce, jeśli chodzi o region LST. Postanowiłem wybrać się w jedno. Nieodwiedzone miejsce, jeśli chodzi o Sierra Perdida w LST, no i całkiem słusznie, bo tutaj właśnie taki skrawek mapki był nieodkryty, i tutaj jest brakująca skrzynka FND, której jeszcze do tej pory nie znalazłem, więc teraz jest szansa, żeby to nadrobić. I mamy tutaj żołnierzy, i to nawet dwóch. Myślę, że to jest idealny moment, żeby wypróbować sobie ten karabin wyborowy. A nawet zrobić to z daleka dla pełnego efektu, ciekawe, czy to od razu załatwi tę dwójkę, czy nie do końca? Jeśli strzelę gdzieś obok, to czy to wybuchnie? O kurczę. Rewelacja. Absolutna rewelacja, naprawdę. Oczywiście nie ma mowy o tym, żeby działać z tą bronią po cichu, ale efektowność niesamowita. Wyciągnę od razu ten drugi karabin, wcześniej zdobyty i ulepszony. I teraz możemy sobie wejść jeszcze na górę, załatwić kolejnego żołnierza, bo jeśli chodzi o ten skład FND, to już został zabrany, jak najbardziej przeze mnie. Tutaj chyba mamy jeszcze jednego żołnierza, i to oczywiście sniper. Od razu załatwiony, bez większych problemów. No, i jeśli chodzi o tę część, czyli właśnie o Sierra Perdida, jest tu jeszcze parę takich punktów, które wydaje się, że niczego nie skrywają, ale które będę sprawdzał. A podejrzewam, że tak czy siak te trzy skrzynki Libertad muszą znaleźć się w jakichś losowych miejscach, więc przede mną tutaj dużo latania po tym podregionie. Chociażby helikopterkiem. Nie wiem, czy teraz będę się tym zajmował, bo mamy tutaj jeszcze na przykład pod region Konuko i tu jest dużo więcej rzeczy jeszcze do zrobienia. Tu, akurat w La Hoya już niekoniecznie. Na dobry początek, zajmę się piosenką z pendriveów. To oczywiście są elementy kolekcjonerskie, też nieoznaczone na mapie. I ponieważ do tej pory tego nie znalazłem, no to raczej sam już na własną rękę tego nie znajdę, więc standardowo. Poszukam informacji w internecie, gdzie w Sierra Perdida jest taki pendrive do zdobycia, i za chwilę Wam tę lokalizację pokażę. Okazało się, że to w Stoczni Sureno, czyli w przejętej już bazie FND. Czyli widzicie, mimo że to miejsce przejąłem, no to taki pendrive umknął mojej uwadze. A konkretnie znajdziemy to na samym wejściu w tej budce. Możemy ten pendrive sobie zabrać i zaraz zobaczymy 2-3 sekundy tego utworu. Czyli dokładnie w tej części bazy FND. Najlepiej, oczywiście, najpierw ją przejąć. Tylko trzy piosenki, tak naprawdę, zostały do zdobycia. No i tutaj to mamy. No i myślę, że to wystarczy. Jako przedsmak tego, co tutaj można. Wysłuchać jednak, jakby nie patrzeć, kilkanaście utworów licencjonowanych jak najbardziej się pojawiło w tej grze, takich do odsłuchania sobie na luzie po tym, jak zdobędziemy stosowny przedmiot kolekcjonerski. Tymczasem, eksplorując obszary Sierra Perdida, których jeszcze nie zwiedziłem, natknąłem się na jedną z trzech brakujących skrzyń Libertad. Zaraz Wam pokażę, gdzie się dokładnie znajdujemy. A jeśli chodzi o tę skrzynkę, to chyba tutaj muszę się najpierw przebić przez to. I mamy rzeczywiście zawartość, więc to będzie właściwie taka centralna część Sierra Perdida. Tutaj mnóstwo lasów, przez które musiałem przejść, aż w końcu dotarłem właśnie do tego punktu. No i zabierzemy stąd jakieś materiały. Co to tym razem będzie? Klej supremo. Oprócz tego jakieś lekarstwa. No cóż, może jeszcze uda się znaleźć jakąś skrzynkę w okolicy. Mamy tutaj, jakby nie patrzeć jeszcze parę takich miejsc, które nie zostały dokładnie przeze mnie sprawdzone, bo wydaje się, że akurat tutaj to głównie już tylko jakieś części, które teraz sobie na spokojnie pozbieram. Tym razem obrałem sobie za cel skrzynkę FND w podregionie Lahoya, bo zauważyłem, że to jest ostatnia tego typu skrzynka do nadrobienia tutaj. Oprócz tego już tylko notatki do zebrania, które mógłbym odnaleźć przy pomocy mapek dostępnych w internecie. Więc teraz, na początek, rzeczywiście ta skrzynka już Wam pokazuje, gdzie się dokładnie znajdujemy. Tutaj ta część LST. I tu faktycznie miałem już tę skrzynkę odkrytą. A teraz mogę zabrać zawartość. Tym bardziej, że to już tu. Mamy proch zdobyty zatem. Jak spojrzymy sobie na statystyki tego konkretnego podregionu, to pięć ukrytych opowieści nam zostało. Więc teraz będę się wybierał w odpowiednie miejsca, by nadrobić te notatki. No to na początek mamy miejscówkę związaną z Mackay Global i tutaj dostaniemy się do tego pomieszczenia. Patrząc na mapkę, znajdujemy się w tej części świata Konkretnie tutaj i zobaczmy. Opowieści o duchach, część pierwsza. Możemy to teraz nadrobić. A, aktywista robotniczy, który stał się prawdziwym irańskim superbohaterem, zajmuje się obronią uciśnionych. Pamiętamy to. Ekipo, przekażcie wiadomość wszystkim zmianom. Jeśli ten Jankes McKay chce korzystać z naszej pracy, to na naszych warunkach. Nawet jeśli Anton zatwierdził zakup McKay Global. To my wiemy, jak działa to miejsce, i zdajemy sobie sprawę, że nowe limity są zbyt wyśrubowane. Skargi indywidualne magicznie znikają, więc zbierzmy się razem i ogłośmy nasze warunki. Próbowaliśmy pokazać ludziom Makea, że jesteśmy rozsądni, ale już czas, żeby zobaczyli naszą stanowczość. Umberto. I tak się jeszcze zastanawiam przy okazji, bo widziałem tutaj z daleka ciężarówkę. Muszę sprawdzić, czy mam ją już zeskanowaną, ale. Najwyraźniej tak. Ruszamy zatem po kolejną notkę. Tym razem znajdujemy się w przejętej bazie FND na północy LST. I tutaj interesuje nas ten główny budynek, najbardziej rzucający się w oczy. Wchodzimy do środka i musimy dostać się na górę. A tak się składa, że gdzieś tutaj były schody i powinniśmy z nich jak najszybciej skorzystać. Tutaj. Udajemy się na lewo i mamy brakującą notatkę. I to całkiem sporych rozmiarów. I to znowu opowieści o duchach, tym razem część czwarta. Kurczę, to tak jeszcze z ciekawości muszę zerknąć, czy to już być może będzie wszystko? Tak, brakująca część, akurat. Przypomnienie: zadzwonić do urzędu wojskowego i zgłosić, co następuje. Po ustaleniach naszego ostatniego zebrania rozpoczęto potajemną obserwację miejscowych pracowników firmy McKay. Co niepokojące, ustaliliśmy, że wielu robotników jest przekonanych, że Umberto Salazar został okaleczony albo zabity przez wojsko. Ponadto 32% wierzy w istnienie zamaskowanego człowieka fantazma, który odpowiada za różne wydarzenia w obiektach McKay'a. 27 osób mocno wierzy, że tym człowiekiem jest Umberto Salazar. Kontekst: Umberto Salazar był odpowiedzialny za protest robotników po przejęciu zakładu przez Mackeja w roku 2019, kiedy odrzucono jego warunki zatrudnienia, odszedł z pracy i zniknął. Zgodnie z zaleceniem zanotujemy nazwiska wszystkich osób rozsiewających te wymierzone w wojsko pogłoski oraz zastosujemy zasadę skazania na banicję za trzy wykroczenia. Rosnąca aktywność partyzantów jest prawdopodobną przyczyną spotkań. Z zamaskowanymi postaciami, MacKay Global docenia nieustające wsparcie ze strony jarańskiej marynarki wojennej i uczyni wszystko, żeby odwdzięczyć się tym samym. No to skoro już mamy pełen zestaw, to wam na szybko pokażę wszystkie pięć wpisów, jeśli chcecie się zapoznać z tym na nowo od początku do końca, a ja będę ruszał po kolejne notki. Niedaleko jednej z naszych kryjówek możemy zauważyć, że jest też coś do odczytania. Więc, wybierając się właśnie z tego punktu, gdzie możemy też przywoływać samoloty, ruszajmy w tę stronę. I tutaj powinniśmy natrafić na jedno takie miejsce, gdzie właśnie chyba trwa rozbiórka jakiegoś domu. I tutaj, oprócz tego, że mamy sporo różnego rodzaju surowców. No to też natrafiamy właśnie na notkę. Wyrwany wpis z dziennika, strona z pamiętnika, część czwarta. Też ciekawe, czy to już nie będzie wszystko, bo trochę tych stron już znaleźliśmy. Nie, na razie to jest strona czwarta, a brakuje mi jeszcze piątej. I to jest oczywiście autorstwa Lobo 22 lutego 1938 roku. Z ciężkim sercem stwierdzam, że otaczają mnie zdrajcy. Mają miękkie serca i nie są gotowi zrobić tego, co trzeba, żeby wygrać tę wojnę. Tylko ja wiem, czego to wymaga. To ja dokonuję najtrudniejszych wyborów, to ja mam wizję. Nie tylko wizję Jary, ale też całego świata. W tej chwili mogę ufać tylko El Tigre. On zrozumie, dlaczego nie możemy powierzyć władzy Santosowi. Nastąpilibyśmy skorumpowanego dyktatora słabym, krótkowzrocznym zdrajcą. Okej. Okay. W innych regionach często znajdowaliśmy notatki na terenie lotniska, no i nie inaczej jest w tym przypadku. Jesteśmy tutaj w południowo-wschodniej części Lachoya, i powinniśmy znaleźć śmietnik, który jest tutaj gdzieś niedaleko. Zdaje się, że na dole, i tu właśnie znajdziemy tę notkę, no powiem Wam szczerze, w pewnym momencie twórcy dodali oczywiście te ikonki, które się pojawiały, jak się odpowiednio zbliżymy, ale jeśli na początku gry przy premierze tych ikonek nie było, to naprawdę znalezienie tych notek, przynajmniej niektórych, graniczyło chyba wówczas z cudem. Notatki Hosera, część trzecia. Może będę przechodził właśnie tutaj do tego działu, aby od razu sprawdzać, czy mamy wszystko, i w tym przypadku faktycznie więcej o Mackeju. Tutaj była część pierwsza, część druga, część trzecia, którą właśnie zdobyłem, część czwarta i piąta. Teraz odczytamy na spokojnie część trzecią. Senior McKay, dziękuję za rekomendowanie mnie do awansu w rządzie. Z dumą służę Jarze i wykorzystam moje nowe kompetencje do zjednoczenia naszego wspaniałego kraju z Pańską wspaniałą firmą. W ramach podziękowań, chciałbym zaprosić Pana do mojego domu na kolację z moją rodziną. Podobnie jak pan, mam żonę i dwie nastoletnie córki. Pańskie rady, jak stać się lepszym mężczyzną, poprawiły sytuację w moim domu. Teraz mniej się kłócimy, a one słuchają się pana domu. Proszę dać znać, jeśli termin będzie dla pana najbardziej dogodny. No widać, że ten, który to pisał, wyraźnie zafascynowany McKayem. No i przed nami ostatnia notatka, którą znajdziemy w takim trochę mniej istotnym punkcie, aczkolwiek przy stole warsztatowym. I jeśli chcemy spojrzeć sobie na mapę, no to niedaleko jest Zatoka Pekenia. Tutaj w tej północnej części Lachoja. I zwróćcie uwagę, tylko tego mi brakuje. A więc zabieramy. Mamy odręczny list. Tajna wiadomość. No, łącznie zostało tych opowieści tylko 21. Większość zapewne w Esperansie. I tutaj też mamy pełen zestaw już. Czyli ponownie pokażę Wam najpierw wszystkie tajne wiadomości, a my na spokojnie przeczytamy sobie tę zdobytą przed chwilką, czyli jest to część trzecia. Skoczku, staram się myśleć z wyprzedzeniem, słonko. Jankes na pewno spróbuje uciec, więc kiedy to zrobi. Ty musisz być na jednym z jego statków, zbierz jak najwięcej informacji. La Moral skoczy Makkejowi do gardła i musimy im w tym pomóc. To będzie bardzo niebezpieczne, więc uważaj na siebie. Wiem, że zawsze uważasz. Zabójcza królowa. Okej, okay. i tak swoją drogą zwróćcie uwagę, że mamy rzeczywiście tę prowincję ukończoną w 100%. Chodzi o La Jolla. No jeszcze oczywiście, mamy tutaj Konuko. Tu jest jeszcze najwięcej rzeczy, no i tutaj tylko te dwie skrzynki w Sierra Perdida i całe to będzie ukończone w 100%, ale tu są jeszcze takie drobne plamy, czyli to są miejsca, w których jeszcze mnie nie było. Ja sobie tak poza nagraniem na spokojnie te miejsca zwiedzę i tak już tam niczego ciekawego nie będzie, ale po pierwsze dla własnej satysfakcji chcę to zrobić, a po drugie też dla absolutnego upewnienia się, czy czegoś tam nie ma. Oczywiście gdyby coś tam było, to wtedy wam to pokażę. Tak jak na przykład, kiedy zwiedzałem sobie LST poza nagraniem, natrafiłem na jedno ciekawe miejsce. Mianowicie krótka kwestia dialogowa odpaliła się tu. On Ron. What up? I'm probably super busy blowing up some Castillo shit right now. So leave a message. Ah, pinga. I forgot the button to press to end my recording. I miss you nagranie słabszej jakości, ale to dlatego, że właśnie wytworzone przez samą konsolę PlayStation 5, a nie przez zewnętrzną nagrywarkę. No a trafiłem tam zupełnie przypadkowo, eksplorując tutaj trochę ten świat, szukając na przykład skrzynek Libertad i to jest Sierra Perdida. Na południe od Patriota Speak. mamy Farmę Herrera. Podejrzewam, że tutaj po raz pierwszy spotkaliśmy Honron, chociaż już teraz nie pamiętam dokładnie. W każdym razie można tam usłyszeć jej nagranie, no bo jak wiadomo, z wydarzeń fabularnych Honron już niestety nie żyje. No, ale powiem Wam, że skoro już tak ładnie nadrabiamy sobie te notatki, to postanowiłem również to samo zrobić w podregionie Konuko, gdzie brakuje mi tylko dwóch ukrytych opowieści. I jedna z nich znajduje się tutaj w Grand Hotel Caballero, miejsce znane z wydarzeń fabularnych. I powinniśmy zwrócić uwagę na miejsce, zaraz przy tym basenie. Gdzieś tutaj powinna być ta notka ukryta, proszę bardzo. Rozrzucone papiery, oficjalne dokumenty, część trzecia. To ponownie zerknijmy sobie tutaj do tego działu i zobaczmy, też mam wszystko już. Czyli najpierw część pierwsza, część druga i teraz część trzecia. Oto wytyczne w kwestii przekazów publicznych dla okręgu Concepcion, które mają otrzymać wszyscy członkowie obecni na zebraniu nadzwyczajnym. Zgodnie z raportami, tylko 3,2% terrorystów z Lamoral. Zostaje wydanych władzą przez rodziców, podczas gdy 85,9% z tych rodziców ostatecznie przyznaje, że miało przynajmniej cień podejrzeń co do działalności swoich dzieci. Nie ulega wątpliwości, że naszą największą szansą na zniszczenie la moral jest skłonienie rodzin do donoszenia na własne dzieci przy pierwszych oznakach sprzeciwu wobec el-prezydenta. Przekazy publiczne powinny teraz koncentrować się na sile rodzicielskiej i chwalebności poświęcenia dla narodu. Winą za tragedię wychowania zdrajców należy obarczyć upośledzone dzieci. Pierwsza partia wytycznych powinna zostać niezwłocznie wdrożona w Concepcion. A więc tak to sobie kurde wymyślili. Teraz udamy się w miejsca, gdzie mamy do otwarcia dwie skrzynki Libertad, dlatego że i tak prędzej czy później musiałbym się tutaj wybrać. Mam te skrzynki Libertad już oznaczone na mapie, a tak się składa, że przy jednej z nich Znajdziemy również brakującą notatkę, więc tutaj na dobry początek wbijamy pod most, i to będzie to miejsce w południowej części Konuko. A gdzieś tutaj jest, właśnie zdaje się, brakująca notka, więc tam będziemy tego szukać. Tylko na razie muszę jakoś tędy przejść. Na szczęście nie powinno być żadnego problemu. Skrzynka od razu otwarta. I pytanie, czy stąd będziemy chcieli polecieć, czy raczej trzymać się gdzieś głównej drogi? A, to będzie na dole, czyli chyba możemy polecieć, tak mi się wydaje przynajmniej. No bo wiecie co? Skoro mogę tutaj przejść, to dla pewności tak też zróbmy. Albo no może się okazać, że niestety, jak już zlecimy, to nie będzie sposobności, żeby szybko dostać się do celu. Aczkolwiek tu jakieś wejście do jaskini chyba musi być. Mam przynajmniej taką nadzieję, więc dobra. Rozłożymy spadochron i sprawdzimy to. Oby to było właśnie z tej strony, bo inaczej będę musiał szukać nieco dłużej. Ale może właśnie tu jakieś wejście znajdziemy, jak najbardziej. Co tu się kryje, ciekawego? Tak, mamy rzeczywiście obok siebie. Zarówno skrzynkę, o kurczę, szampanka podpaliła się, ale mamy w każdym razie skrzynkę, jak i samą notkę brakującą. Walczący kochankowie, część trzecia. Czyli znowu sprawdzamy, czy mamy pełen zestaw. To gdzieś na dole będzie. A tu jeszcze brakuje mi jednej części. 8 stycznia 1694 roku. Mój drogi były kochanku Ignacio, mówiąc jasno i wprost, nasza podróż na Barbados to było piekło. Przez Twoją głupotę pochłonęły nas płomienie. Na Jamajce, Hispanioli, Maril Galante i matrynice byliśmy naprawdę razem, jak jedno ciało, ale nie na Barbadosie. Najpierw zdradziła Cię Kuśka. W krótkim czasie nasze zbliżenia zamieniły się w suche krepanie, i to przez Ciebie, bo w Twoim kałamarzu brakło tuszu. I to wszystko przez armatę. Petit Mort, admirała. Wiem, że byłeś zaskoczony, kiedy nakryłeś mnie z admirałem, ale nie powinieneś mieć jego armaty tylko dla siebie. Lepiej było, żeby skończyła w moich rękach, więc musiałam sama o to zadbać. Zaskoczyło mnie jednak towarzystwo tak świetnego dżentelmena z tą jego piękną trąbą. Admirał miał kopyto jak u osła z cudną parą śliweczek, które aż żal było wyjmować z ust. Ale czy musiałeś go zabijać? No dobra, takiej treści tej notatki się nie spodziewałem. Ale i na takie możemy tutaj natrafiać. Ciekawe co będzie z ostatnią notką tego typu. No bo jeśli chodzi o ten region to już wszystkie. I teraz można by było się zająć jeszcze paroma pomniejszymi sprawami. Na przykład brakującym bożkiem oku i skrzynią libertad, bo po jednej sztuce tak naprawdę tutaj w tym podregionie mi zostało do zdobycia. Spróbuję gdzieś tutaj wylądować nieco wcześniej. Bo jeśli chodzi o bożka, mam go oznaczonego, a za skrzynką cały czas się rozglądam, latając tutaj po tym świecie helikopterkiem. I teraz tak, muszę chyba tu wejść do środka, prawda? Tylko jak się tam dostać? Nie wiem, czy z tej strony da radę. Może jak tutaj się przyjrzymy. A nie, to można wejść normalnie. I Joluaz must be watching me. Mamy nawet tutaj jakąś notkę, ale niewliczaną właśnie do tych przedmiotów kolekcjonerskich. Ja zatem kontynuuję poszukiwania skrzynki Libertad. Mam nadzieję, że w końcu to znajdę. O i proszę bardzo, mamy to na terenach jeszcze nieodkrytych. Tutaj akurat sobie odkrywałem tę część mapki i okazuje się, że mamy w tym miejscu rzeczywiście tę brakującą skrzynkę Libertad. Pora zatem ją nadrobić. Dostaniemy się tutaj na górę. Tylko którędy? Mamy na szczęście schody, więc z tym nie ma najmniejszego problemu. Jeszcze tylko będziemy musieli przykombinować, żeby tędy sobie przejść i znowu zniszczyć małą przeszkodę. Ale nie jest to żaden kłopot. No, czyli mamy tutaj też z głowy te skrzynki Libertad, to dobrze, bo będzie później łatwiej oczyścić sobie pozostałe kwestie, jakie mi tutaj jeszcze do rozwiązania, właśnie zostały w Konuko. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, i tak zrobiliśmy całkiem spore postępy. Widać to po tych poziomach ukończenia, jeśli chodzi o LST 98% w Sierra Perdida i 90% w Konuko. Kto wie, jeśli nie w kolejnym, to może za dwa odcinki już uda się to oczyścić, a może właśnie w ramach jednego materiału już na spokojnie sobie to. Załatwimy. Dziękuję Wam w takim razie za oglądanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!